będzie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Grzegorz Chałubiński przed galą Babylon MMA 26. Grzesiu, miło Ciebie zobaczyć na żywo. I co, szykujemy się na maraton wywiadowy? O ja, to znowu z Mariuszem tutaj, wiesz, my to ostatnio ile, pół godziny gadaliśmy? Jakoś tak było, nie? No coś takiego. To może nie damy rady pobić, bo chyba bateria się kończy, więc będę miała kilka takich sprytnych, szybkich pytań. Zanim przejdziemy do samej gali Babylon i występu Twojego zawodnika Bartka Gładkowicza, no to chciałabym Cię zapytać o krótkie podsumowanie występu Sylwii Juszkiewicz na gali KSW i jej zwycięstwa, które myślę... No po pokonaniu nazwiska, które jest tak znane i tak promowane przez KSW, otwiera wiele nowych drzwi. No pewnie tak, to znaczy generalnie to jeszcze ja bym jeszcze wrócił do walki Pawła, bo to wiesz, takie dwa nazwiska mamy na rozkładzie teraz w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Zacznijmy od Pawła w takim razie. Paweł mi zrobił prezent urodzinowy za kilka dni, teraz Bartek liczy na imieninowy. Sylwia to mi w ogóle prezent zrobiła też swoją całą postawą i całą pracą swoją, także no mówię, no mamy na rozkładzie fajne nazwiska. Przeciwnik Bartka też jest, że tak powiem, fajnym nazwiskiem, bo Bartek też miał, przepraszam, Paweł miał w zeszłym roku z nim przyjemność się bić i nawet było tam raz, była niebezpieczna sytuacja także dla Pawła, ale no jakoś tam przeszedł. Nie no, Filip Twardzio. Tak, to jest Twardzio, taki bijok, taki typowy. Tak. Twardziel, mocny zawodnik, no ale ustawiliśmy Bartka fajnie pod ten. Natomiast no, co do Pawła, no jestem szczęśliwy, no mówię, no takie nazwisko i piękna postawa obu zawodników. Ja po prostu jak widzę, słuchałem, powiem wam szczerze, bardziej słuchałem wywiadów Damiana potem, bo taką laurkę, jaką zrobił Pawłowi, to jest tylko klasa zawodnik. To jest naprawdę, jestem, chylę czoła przed nim, bo to jest widać, że to jest stuprocentowy sportowiec, jak jest taką postawą, taką jak ja lubię strasznie. No wiesz, do Damiana jak wychodzisz z szacunkiem, to i on do ciebie z szacunkiem, bo przecież pamiętamy jego przepychanki słowne z innymi zawodnikami, prawda? I tam nie było litości, jeżeli ktoś Damiana zaczepia, to Damian się odgryza 3 razy silniej. A tu w rozmowach z Pawłem, w wywiadach i z Pawłem, i z Damianem, jak słuchałam, jak oni nawzajem o sobie mówią, w ogóle później właśnie, jak wygląda ten wywiad Damiana po walce. Wiesz, Damian rozżalony, no bo jednak przegrana i tak dalej, ale jednocześnie tyle miał w sobie estymy dla Pawła, że my byliśmy pod wrażeniem, naprawdę. Tak, dokładnie. To jest, no tak jak mówię, ale zresztą słuchaj, no trudno Pawła nie lubić, tak? I trudno w stosunku do niego być agresywnym człowiekiem. Ja w życiu widziałem Pawła chyba tylko 2 razy, znaczy raz widziałem, jak jest zły i 2 razy słyszałem o tym, że się wściekł. To były 2 razy, 2 razy. Przy czym jeszcze śmieszna sytuacja, dzisiaj żona mi właśnie przypomniała, jak syn Pawła został na obozie z nami, bo tam był z jego mamą i coś tam narozrabiał, ma tam ile teraz, 3,5 roku. Ja coś do niego powiedziałem, przepraszam trenerze, do mnie, przepraszam trenerze, autentycznie. Jak już nauczony. Tak, już nauczony, także Paweł naprawdę świetny ojciec i widać, że tam przekazuje fajne rzeczy. No i co, no mówię, no to jest fantastyczne, że fajne, że fajna sytuacja też, że Sylwia z Karoliną też się nie wdały tak naprawdę tak w takie sztuczne jakieś tam było jakieś, no ale to naprawdę już było, już, ja nie lubię takich rzeczy. I całe szczęście Karolina też nie lubi takich rzeczy. To, czy jak tam ona została potraktowana po przegranej, bo widziałem bardzo dużo negatywnych komentarzy. Nie fajnie, ja uważam, że słuchaj, no, ona dała dużo serca w tej walce. Widać, by to serce było po twarzy później, jak Sylwia ją no naprawdę dominowała mocno, a ona jednak mimo wszystko jeszcze próbowała je tam jakieś zagrażać. Ja to lubię strasznie, bo to jest właśnie ta postawa takiego sportowca, tak? To jest no właśnie to ma też charakter tych kobiet w klatce, co? Bo ja ci powiem, że jak oglądałam, co się działo już nawet w trzeciej rundzie, miałam takie momenty w drugiej i w trzeciej rundzie, kiedy się zastanawiałam, czemu sędzia Bronder tego nie przerywa. Albo po prostu, no i moim zdaniem można to było. Jakby, myślę, że wiele osób byłoby w stanie wybronić taką decyzję, gdyby ta walka została przerwana przed czasem, a Karolina, ona się nie poddawała. I to było coś niesamowitego. Wielu facetów by zrezygnowało, a ona? No ona cały czas tam się kręciła, jeszcze próbowała jakieś tam łapać te nogi Sylwii. No, dostała naprawdę ostre cięgi. Karolina, tutaj szacunek dla ciebie, bo ty dałaś naprawdę tutaj mega pokaz charakteru. No Sylwia to, mówię, no oczywiście pokazała, dała pokaz charakteru i pokaz umiejętności. No i to było, to jest właśnie to, jak ona no, ciężko przepracowała. Ja myślę, że w tym momencie pokazała
pokazane jest dopiero, jakim ona dysponuje potencjałem, który no z Karoliną Wójcik nie był pokazany zupełnie. To była wycofana Sylwia, to była Sylwia na wstecznym, to była Sylwia, która nie wiedziała chyba po co weszła do walki. Natomiast tutaj to było ciężko przepracowane, chociaż ona, mówię, no ona, jak ona się szykuje, to ona ciężko pracuje, tak? No może ma tam różne sobie tam wahania i tak dalej, natomiast ciężko pracuje. Ja lubię na przykład z nią bardzo tak pracować na treningu, bo wiem, że to co mówię, to ona zasuwa. A jak już robiłem szybkościówki, to już nie jestem w stanie wyłapywać tych jej szybkościówek. Takie naprawdę, to już jest taki, no ja mówię poważnie całkiem, to nawet Bartek się śmiał, bo jak robiliśmy ostatnio już takie tarcze 5-sekundowe, to jego jestem jeszcze w stanie złapać, ale już jej nie. Ona jest mega szybka, fajnie chodzi. No i co, i tyle. Mówię, Dawid Pepłowski bardzo ją chwalił też przed walką, to co dla mnie jest, ponieważ jest dla mnie autorytetem, jeżeli chodzi o takie aspekty walki, na których on się zna. I jeżeli on ją, że taka osoba chwaliła ją, no to jak dla mnie to jest tylko radość w sercu. Grzegorz, Fight IQ Sylwii, powiem ci, ja ją pamiętam z czasów LFN-u, jak ona wlatywała z tymi łapami, cepami, nogami, frontami, wszystkim w te zawodniczki, z którymi walczyła bez przemyślenia czasami, po to, żeby się odgryźć, żeby wywierać tą presję. Jak była nawet przez chwilę na wstecznym, to potem 3 razy chciała oddać mocniej, a tutaj w tej walce... Jezus, ja chyba nie widziałam ani jednego momentu, w którym Sylwia by się podpaliła tak, że o Jezu, już muszę to zakończyć kompletnie. No, myśmy nad tym też pracowali, to bardzo długo pracowaliśmy nad tym. Też pracowaliśmy nad tym dokładnie tak samo, tam wspominałem w Japonii, jak się szykowaliśmy na Asakurę, bo wiadomo, że to była też zapaśniczka, to mistrzyni świata w zapasach i to naprawdę nie byle jaka firma. Dużo szykowaliśmy się, no nie zagrała waga tam wtedy, ale wtedy też już byliśmy tak poukładani, że to miało być nie bez podpalania się i bez wpadania. Ona, ja ci powiem tak, Dla mnie Sylwia dawała dużo fajniejsze walki, jeżeli chodzi o widowiskowość, jak na samym początku, jak ona się biła z Aśką Międrzejczyk, jak ona się biła z Eklund w Szwecji. To tam było cały czas, jak oglądałem kiedyś taki szwedzki program i oni puścili tą walkę i tam było cały czas po szwedzku coś gadane, Juszkiewicz boxing i bum, Juszkiewicz boxing. Fajne to było, naprawdę, bo ona, wiesz, ona po prostu wchodziła jak tygrys w żywioł. Teraz to już jest bardziej taki, w głowie ma kalkulator już taki uruchomiony, dobrze, no bo to na tym polega, to już jest ten wyższy level, dużo wyższy level. Widowiskowo, no ta była widowiskowa walka, tak? Natomiast trudno powiedzieć, co by było, gdyby trafiła na zawodniczkę o tym samym poziomie. No ta agresja na pewno byłaby gdzieś tam cofnięta, bo one na pewno by, jedna i druga na pewno by ze sobą no grały w szachy trochę, tak? Tutaj tak jak mówię, tak jak Paweł z Damianem, tak? Zobaczcie, że Damian, najlepsza wersja Damiana jak dla mnie, nie było szarż, nie było podpalania się, bo wiedział, czym to się może skończyć, tak? Dokładnie. Paweł też, no chociaż raz go balił nawet, tam się zdarzyło, to co było w ogóle też, co obiecał w żartach na tych. No i tyle, no wiesz, jak dla mnie Sylwia już zaczęła być wreszcie dojrzałą, fajną zawodniczką. Dojrzałą taką zawodniczką, która wie, po co wchodzi właśnie do oktagonu. To ja ci powiem, że takich kalkulatorów jak Sylwia, to ja sobie życzę w takim razie więcej, bo jak ona tak kalkuluje, to ojo. Ale kończąc temat Sylwii, powiedz mi, czy już coś planujecie, czy macie już jakieś wieści od KSW, co planuje KSW dla Sylwii, jaką zawodniczkę następną, kiedy jakaś walka, czy na razie cisza? Nie, na razie jaka zawodniczka nie, natomiast wiem, że no, ma jeszcze w kontrakcie 2 walki. Prawdopodobnie będzie marzec. Ja bym bardzo chciał w kuluarach, tak jak rozmawialiśmy, żeby fajnie by było, jakby Paweł i Sylwia na jednej gali wystąpili. Dla mnie byłby to wielki zaszczyt, żeby tak dwójkę takich zawodników wprowadzać do walki. No jeszcze jakby Bartka gdzieś tam wzięli kiedyś, tam, to byłoby już super, super fajnie, ale na razie Bartek, no niech walczy tutaj, niech pokaże teraz najlepszą wersję siebie, bo jest lepsza wersja niż była ostatnio. To jeszcze o Pawle w takim razie 2 zdania. Wyzwał do walki Cezarego Kęsika. To jest, Jezus, ja Pawła pamiętam, naprawdę śledzę go od kilku lat. Ja nie pamiętam, żeby on kiedykolwiek wyzywał do walki kogokolwiek. Co tu się zadziało? Nie, to ja, wiesz, jak jest Paweł. Paweł to lubi tak wkręcać ludzi generalnie. Udaje poważnego, a wiadomo, że sobie robi jaja. Niejednokrotnie ja byłem ofiarą tego. Bartek zresztą też był niejednokrotnie, dokładnie, ofiarą jego. Później się okazuje, że sobie jaja z ludzi robi. Natomiast tutaj nie, ja myślę, że to było na zasadzie takiej, że poczuł, że no fajnie by było
mieć takiego, znaczy nigdy tego nie robił, ale to nie było jakieś ani agresywne, nie, tylko ja tego totalnie, wiesz, nie, ja nie mówię, że to było złe, bo ja, mnie się to podoba, natomiast bardzo fajnie, że to zrobił i jakby totalnie ja go rozumiem. Wyobrażam sobie, co mógł czuć, tak, patrząc na tą walkę, że chciałby troszkę tak się jakby zrewanżować Cezaremu, tak, no więc halo, jakby totalnie jestem tym zdziwiona, bardziej jestem zdziwiona tym, że wiesz, że jednak Paweł, nie, mówię, kurde, albo mu powiedzieli, idź Paweł, powiedz coś tam do tej kamery, nie wiem. Nie, to było tak, myślę, spontaniczne z jego strony, dlatego, że mówię, no Marcin dał piękną walkę, a mi się wydaje, że no jak na poziom Pawła, no to dla Pawła to jest kolejny, będzie jakiś krok mniej więcej na poziomie walki z Damianem, troszeczkę oczywiście inny typ zawodnika, ale taki mówię, step by step wchodzi na, pójdzie do przodu, tak, no fajnie by było, jakby miał w tej walce, ja też, jeżeli miałbym stawiać to oczywiście na Pawła i to myślę, że nie tylko serce, ale i rozum mi na to każe robić, natomiast on myślę, że więcej nie będzie takich rzeczy robił, ale bo to nie jest Paweł w tym momencie, natomiast fajnie, no fajnie, że ten, fajnie, że poddał pomysł, a może poddał pomysł na tej zasadzie. Coś się kręci wokół tego pomysłu, czy na razie Paweł odpoczywa? Nie, no Paweł cały czas robi, trenuje, cały czas Bartkowi bardzo pomagał, jeżeli chodzi o przygotowania. Pomaga też oczywiście tam innym chłopakom, tam Bartosińskiemu, Adrianowi i tak dalej. Jest naprawdę, ten jest bardzo, bardzo fajny jako kolega, jako towarzysz i jako sparring partner, bo wymagający jest, tak? I no, cały czas trenuje, cały czas jest tam, gdzieś tam robi cały czas. No to porozmawiajmy o Bartku w takim razie, bo w zasadzie z tej okazji tutaj jesteśmy, tak, że Bartek jutro będzie walczył na gali Babilonu MMA 26. Przygotowania, jak oceniasz to, jak przepracował Bartek te ostatnie tygodnie? Czy jesteś spokojny o to, co będzie w stanie pokazać nam w klatce? Tak, no wiesz, no to jest walka, to jest MMA, wiesz, można się szykować pół roku i w 5 sekund przegrać walkę, albo w 5 sekund ją wygrać. To wiadomo, że to. Natomiast jeżeli chodzi o przekrojowość Bartka, no to mi się wydaje, że jest dużo lepszym zawodnikiem niż Filip. Przekrojowo na pewno dużo lepszym. Myślę, że Filip nie jest w stanie wyobrazić sobie, jaki progres zrobił teraz Bartek. Tak samo jak było z Karoliną i Sylwią. Też nie wiedziały, jaki to był progres, a ta współpraca moja z Dawidem, no, się tak fajnie układa, że Bartek naprawdę, wiesz, w każdej płaszczyźnie już jest naprawdę niebezpieczny. Tak? Jest niebezpieczny w stójce, bo myśmy to przerabiali naprawdę i dużo, no, tak jak on do mnie przyszedł w lutym, zaczęliśmy współpracę bodajże czy w styczniu. No miał wiele braków. Teraz już nie, jeszcze jest do dopracowania dużo, ale to już jest inny Bartek, inna stójka, zupełnie inne czucie, inne czucie w czasie walki. Udowodnił to, no wiadomo, z Drozdowskim, jak się bił. To był moment taki, że fajnie mu tam weszło. To prawda, dużo jeszcze nie mógł dużo pokazać, no bo wiadomo, walka się szybko skończyła. Ale naprawdę na sparingach fajnie pokazuje. Nie ma tego, że się zaczyna gubić w tej stójce. No zapasy miał zawsze jakieś tam w miarę mocne. Parter miał w ogóle najmocniejszy i myślę, że Filip może się bardzo, bardzo, bardzo gorzko zdziwić. Dobrze, to nie mogę ciebie, Grzesiu, nie zapytać jako osoby, która się znakomicie rozeznaje w kobiecym MMA o ocenę walki na Bellatorze, debiutu na Bellatorze Kasi Sadury. Rozumiem, że oglądałeś tę walkę, opowiadaj w jakich okolicznościach, no bo to chyba było już na szpilkach tuż przed walką z Sylwią. Słuchaj, no myśmy oglądali, tak mówię, Kaśka zresztą sama to sama mówiła, że ona zaraz po walce już się cieszyła, bo mogła oglądać już Sylwię. A odwrotnie, bo myśmy oglądali w czasie rozgrzewki. I tak się baliśmy, że to się przedłuży, bo będziemy musieli już wchodzić i nie zobaczymy końcówki. Na szczęście Kasia wygrała w drugiej rundzie. No zrobiła to, co miała zrobić. Pięknie, pięknie zawalczyła. Ładnie kopała, co? Fajnie kopała. No mówię, no ma stójkę, no ona się generalnie ze stójki wywodzi. Ona stójkę ma naprawdę mocno. Zapasy też ma mocno, ale tu nie miała szansy jakoś tak specjalnie za dużo tego pokazać. No co, no wiesz, fajnie weszła w ogóle bez jakiegoś stresu. Ja pamiętam Kaśkę na Elefenie czasami, jak wchodziła, ona miała taką blokadę, taką ścianę przed sobą czasami. A jak nie miała, to chyba bodajże z Słotamą, jak wygrała, to kurde, no rozbiła ją wtedy, a dziewczyna, która była wyżej notowana od niej, a Kaśka weszła na luzie totalnie i pokazała całą wszechstronę MMA, tak? Czyli pokazała, że ten potencjał ma. I fajnie trafiła tam do organizacji drugiej co do wielkości na świecie. Niech tam robi karierę, bo ona naprawdę to jest dziewczyna, która ma szansę się naprawdę wybić gdzieś tam, tak? To jest dziewczyna, która ma szansę, ma taki talent, ma taki potencjał, jest bardzo inteligentną dziewczyną.
Ja jej życzę tylko jak najlepiej, bo wiem, że naprawdę ona może z tej naszej tam gdzieś tam ekipy, gdzie Judyta jest teraz, została praktycznie tylko w walkach. No, Marta u nas nie była, no ale Martę gdzieś tam już myśleliśmy o niej. Sylwia, Judyta, Kaśka już biegają, niestety już szkoda, ale po tej walce na TFL-u już odpadła. Gdzieś tam bardzo szkoda, bo mega utalentowana dziewczyna. No to została praktycznie Kasia, ona i tyle, tak? Reszta dziewczyn. No Aśka Walorska, tak? Ale ona się nie załapała się, bo coś tam chyba, z tego co pamiętam, chyba kontuzję miała. Tak. No właśnie przegadałyśmy dzisiaj z Asią na ten temat i tej kontuzji mnóstwo czasu, ale to zachęcam cię koniecznie do tego wywiadu, bo Asia, jak będziesz miał okazję, żeby go pooglądać, bo Asia, jak patrzę na nią, to powiem ci, kurczę, to jest taka determinacja, jednak po tej kontuzji, którą ona przeszła, po tych nieudanych operacjach, jednej nieudanej operacji, po tym kolejnej jakiejś rehabilitacji, po tym, gdzie było zagrożenie, że jej amputują nogę i nagle, aż taka sytuacja była i nagle, wiesz, i ona mówi, że ona dwa dni po operacji była znowu na sali treningowej i normalnie jiu-jitsu robiła, leżąc na plecach, tak? Mówi, halo, jakby... I taka osoba po prostu w końcu jutro zawalczy po takiej długiej przerwie, ja się nie mogę doczekać z jej walki. No pięknie, wiesz, no mi to przypomina taką historię tej Rondy, jak jej matka jej kazała chodzić, jak ona miała tam kłopot właśnie z kolanami i też porozwalana i matka jej powiedziała, no tak, ale możesz robić balachy, tak? No i kazała przez cały rok kręcić balachy, co pierwsze walki robiła. Dokładnie. Także tutaj Rondy, no fajnie jej życzę, bo Aśka mega fajna dziewczyna, uśmiechnięta zawsze od ucha do ucha, przesympatyczna, fajna wojowniczka. Zobaczymy jak to MMA jej pójdzie, bo tego jestem ciekaw, bo to naprawdę, akurat tego jestem ciekaw, bo nie wiem jak wiesz, widziałem ją w stójce, natomiast nie widziałem jeszcze nigdy, jak się kręci w pełnej płaszczyźnie. Pooglądamy, mam nadzieję. No dobrze, to ostatnie pytanie, jeszcze o takie krótkie podsumowanie. Mam nadzieję, że oglądałeś walkę Eweliny Woźniak na Brave. No w końcu też zawodniczka, która zawalczyła w Elefenie, w zasadzie tam chyba ostatnia gala, bądź przedostatnia i też wtedy pamiętam jej dużą dominację, no i tu na Brave. W ogóle jakby te walki w oktagonie po kolei, sama walka także na Brave, no mega dominacja. Jak myślisz, wróżysz dużą karierę przed Eweliną? No strasznie dużo. No słuchaj, no jak ona z Ormową odklepała, wiesz, no to niewielu osobom się to udaje. No pamiętam walkę z Ormowej z Weroniką, która przecież jest znakomitą zawodniczką BJJ, a tu po prostu kręciła nią jak chciała. Tak, nie, absolutnie, wiesz, uważam, że Ewelina, no myślę, że bardzo daleko zajdzie i to w krótkim czasie. Ja uważam, że to w bardzo krótkim czasie, dlatego, że to jest... potencjał, ona nie jest może taka bardzo medialna, tak, ale to jest po prostu taki robokop, wchodzi na walkę, tak, ona ciężko trenuje, ciężko, no ma swój taki target taki, że ona idzie po swoje i koniec. I super, ja się cieszę i wiem, że jej na pewno jakaś tam woda sodowa do głowy nie uderzy, bo ona ma jasno określony cel, tak. Wygrywa w mocnym stylu, tak, miała takie chwile jakieś tam potknięcia, jak ona się biła właśnie z Karoliną Wójcik, to tam widziałem tę walkę, to w tych 5 rundach, to ona miała takie wahania, tak, że, bo Karolina jej też tam postawiła bardzo ciężkie warunki i tam parę błędów takich było taktycznych z jej strony. Wygrała tę walkę, ale Karolina ją trochę psychicznie tak próbowała niszczyć tam, tak? Tak, to były takich może niefajnych, ale skutecznych dosyć, wiesz, dosyć zagrań takich. I Karolina tutaj postawiła wysoko poprzeczkę. Natomiast Ewelina, no wydaje mi się, że ona się w ogóle z walki na walkę bardzo rozwija, do przodu idzie. Umiejętności ma bardzo duże we wszystkich praktycznie. Jak dla mnie to jest numer 2 po Aśce Jędrzejczyk. Chociaż nawet nie wiem, czy by doszło, jakby doszło teraz do konfrontacji. No nie wiem. Nie, myślę, że Aśka doświadczeniem by ją jeszcze tam gdzieś tam. Natomiast no, obawiam się, że to jest jak dla mnie w tej chwili numer 1, jeżeli chodzi o zawodniczki, które walczą w Polsce. I mam nadzieję, że za rok Sylwia będzie numerem 1. Bardzo ci dziękuję, Grzegorz, za tę rozmowę. No, moglibyśmy tu jeszcze stać pewnie, ale zaraz nam umrze bateria, więc ja na dzisiaj kończę. Mam nadzieję, że jutro znajdziesz dla nas chwilę czasu na podsumowanie walki Bartka już po walce po gali w Mediarumie. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Sylwia, proszę ode mnie serdecznie pozdrowić i Pawła i dzięki. Ale oczywiście no, znajdę na pewno, bo to jest najfajniejsze. Najfajniejsze robicie ze mną wywiady. także nie, Martynka, pewnie, jasne, że tak, jasne. Bardzo dziękuję wam i ten. No i co, no to jutro myślę, że będzie fajna zabawa. Tak, dziękuję ci serdecznie. Dzięki wielkie. Okay, hey.